Cześć, witajcie w kolejnym foodbooku. Właściwie to będzie taki trochę bardziej food vlog. Chciałam zrobić co jem w ciągu dnia, ale w końcu nie wyszło mi to jednego dnia, tylko jest taki miszmasz z kilku dni, ale myślę, że przepisy, które Wam podam na takie powiedzmy śniadaniowe rzeczy, na bardziej coś konkretnego oraz na coś do picia letniego, będą ciekawe i będą na pewno sezonowe i będą użyte produkty, które sama zrobiłam, wyhodowałam. Uprawiałam, nie no, wyhodowałam na swoim balkonie, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba i już przejdźmy do śniadania. I jeszcze coś tu będzie też z ogródka nie mojego, ale zaraz zobaczycie. Okej, więc zaczynamy od śniadania. I będzie to hummus, a właściwie miał być to hummus, a ostatecznie z tej cieciorki wyszedł mi taki, powiedzmy, bardziej serek kanapkowy. Całkiem dobry i myślę, że jeszcze nie raz będę robiła. Oczywiście pamiętam o tym, że jeżeli używam takiej ciecierzycy z puszki, to nie wylewam do zlewu akwafaby, tylko zostawiam ją do czegoś innego. Dodałam pieprz, sól, do tego poszły jeszcze ziarna prażone, ziarna sezamu, oliwa i płatki drożdżowe, które dały właśnie ten serowy posmak. Wszystko oczywiście zblendowałam na taką dosyć gładką masę i zerwałam sobie moją świeżą balkonową zieleninę do ozdobienia kanapek. Dodałam też rzodkiewkę, bo rzodkiewka teraz to jest oczywiście pełna sezonowość. I tak wyglądały moje kanapki i były naprawdę dobre, jakby jeszcze nie raz będę robiła ten serek. Następnego dnia stwierdziłam, że do obiadu chciałabym zjeść sałatkę z jarmużem i zrobiłam ją, ale troszkę inaczej, tak na ciepło. To był bardziej taki, powiedzmy, jarmużowy sosik. Zerwałam swój świeży jarmuż, który o wiele taniej wychodzi taki z balkonu niż ze sklepu. I strasznie się cieszyłam, że mam go aż tyle i jeszcze będę miała go dużo. Oczywiście pokroiłam go i te łodyżki również poszły do mojej, powiedzmy, sałatki. Na patelnię dałam czosnek, do tego koreańska ostra papryka w butelce z recyklingu, puszka pomidorów, a właściwie to była 1/4 pomidorów z puszki. I oczywiście najważniejszy jarmuż. Jak widzicie, tutaj wszystko wrzuciłam. I tak to sobie podsmażam na patelni. Stwierdziliśmy tego dnia, że zrobimy sobie na obiad pieczone ziemniaki i właśnie ta moja sałatka była do takich pieczonych ziemniaków na ostro paprykowych. I powiem Wam, że było naprawdę dobre. Jakby ten jarmuż na balkonie to był strzał w dziesiątkę w tym roku u mnie. I ziemniaczki też spoko. Chyba jakby też opatentuję ten przepis. Zresztą jak widzicie. Ostatnio też w końcu są truskawki i ja je bardzo namiętnie jem i jestem też tiktokerką. Zapraszam Was, tam są treści takie bardziej luźne i w ogóle traktuję TikToka tak bardzo luźno. Paczka, którą zamówiłam z Coffee Desk, w końcu mój French Press. French Press i certyfikowana kawa, którą do niego zamówiłam. Ostatnio zaczęłam zwracać uwagę właśnie na certyfikaty na takich produktach jak kawa. A wracając już do jedzenia, to robiłam też ostatnio topoki, o którym już nieraz mówiłam i użyłam do tego szpinak od mamy Mikołaja, prosto z ogródka, naturalny szpinak, był pyszny i dodałam też inne różne rzeczy, ale to już taki tylko dodatkowy, powiedzmy, przerwnik w tym filmie. To, co jest istotne, to to właśnie, rabarbar. Rabarbar, na którym gram i którego jest teraz moc wszędzie. Koreanki bardzo często piją taką jakby herbatkę, lemoniatkę z konfitury. Ja to tak, powiedzmy, prosto już po polsku nazwę. I tutaj robiłam taką a la rabarbarową konfiturę, którą właśnie chcę używać do tego, żeby zalewać ją wodą i pić. I dodałam cukier trzcinowy i zwykły, bo nie miałam już zwykłego. Truskawki. I tak to wszystko zaczęłam sobie gotować. A, jeszcze sok z cytryny. I generalnie możecie to jeść jako konfiturę albo taki dżemik, jest bardzo, bardzo dobre, ale ja właśnie jakby chciałam to
zrobić z przeznaczeniem do picia, do takiej jakby a la lemoniady, więc kiedy już mi się to wszystko zagotowało, tak około 10-15 minut, to przelałam to do słoików i zaraz zobaczycie, jak mi to świetnie poszło i jak czyste są te słoiki dookoła i mój blat po tym eksperymencie. Tutaj nawet chciałam użyć takiego lejka, ale w tym momencie właśnie zdałam sobie sprawę, że to się nie uda. Więc zostałam bez lejka i z brudnym blatem. Następnie to, co robię z taką, powiedzmy, konfiturą do lemoniady, to kilka łyżek daję na dno szklanki. Do tego oczywiście będą kostki lodu i wszystko zalewamy sobie po prostu wodą. I to była zwykła woda przygotowana u mnie. Wszystko jeszcze wymieszałam moją metalową słomką i powiem Wam, jest naprawdę spoczko, naprawdę jakby taka szybka lemoniadka jest ok, ale myślę, że też będę tej konfitury używać standardowo. I to tyle. Jak Wam się spodobał taki food vlog, foodbook? Dajcie mi znać i słyszymy się już niedługo. Do zobaczenia. Na razie. Pa!